Jim Rogers twierdzi, że jesteśmy w przededniu już de facto bardzo dużego kryzysu gospodarczego, którego jeszcze nasza ludzkość nie widziała. Twierdzi, że nawet może on nastąpić już w roku 2017, a już z dużą dozą prawdopodobieństwa w roku 2018. Będzie to rozmiar, którego jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć, bo twierdzi, że upadać będą nie tylko instytucje finansowe. To nie będzie tylko głębsza korekta na giełdach światowych, ale będą upadać rządy, będą upadać muzea, szpitale, a brak będzie jakichkolwiek narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać. Zaryzykował nawet stwierdzenie, że upadku może doznać tak naprawdę cała zachodnia cywilizacja. Jim Rogers twierdzi, że tak naprawdę należy patrzeć w miejsca, na które dzisiaj nikt nie zwraca uwagi. Przytacza przykład roku 2007, kiedy zbankrutowała Islandia, następnie upadł Bear Stearns, a następnie Lehman Brothers, później potoczył się efekt domina. Dzisiaj trzeba spojrzeć twardo na fakty. Mamy hossę, która dwukrotnie przekracza średnią z 17 ostatnich cykli. Mamy do czynienia z rynkiem, gdzie mamy dość niskie stopy procentowe, więc brak narzędzia do tego, by temu przeciwdziałać, szczególnie w dobie kryzysu. Następnie w roku 2008 Chińczycy posiadali bardzo duże oszczędności, które również wpływały na ratowanie sytuacji na rynku. Dzisiaj również Chińczycy są potężnie zadłużeni. Mamy do czynienia ze wskaźnikami na nowojorskiej giełdzie, które dzisiaj przypominają swoją wartością te, które mieliśmy w roku 1929, czyli w przededniu wielkiego kryzysu, ale również mamy do czynienia ze wskaźnikami, które są już powyżej poziomów z roku 2000 czy 2008. Takim przykładem niech będzie wskaźnik Roberta Schillera, laureata Nagrody Nobla, człowieka, który tak naprawdę przewidział kryzys 2008 roku, twierdząc, że będzie bańka na rynku nieruchomości i rynek przeżyje 40% recesję. I faktycznie z tym mieliśmy do czynienia. Jak się na to wszystko przygotować? Jakie aktywa powinniśmy uwzględnić, żeby przejść tak naprawdę jak najbezpieczniej, jak najłagodniej? Przede wszystkim racjonalne dywersyfikowanie środków, ekspozycja na instrumenty, które będą ograniczały potencjalne ryzyko. Zachęcam, żeby w tych instrumentach uwzględnić również fizyczne złoto. Przede wszystkim dlatego, że od zawsze traktowane jest jako bezpieczna przystań i każdy inwestor ma świadomość tego, że czy w roku 2000, czy w roku 2008, czy sięgając jakby pamięcią wstecz, w momencie, kiedy działo się bardzo źle na rynkach finansowych, złoto zyskiwało na wartości. A jeżeli uwzględnimy jeszcze to złoto w naszym portfelu aktywów i będziemy traktować je jako składową tego portfela, okaże się, że będziemy bardzo mocno ograniczać ewentualne potencjalne straty, zmiany, bo złoto świetnie bilansuje i jest bardzo fajnym elementem, który ogranicza właśnie ten współczynnik dynamiki zmian.